Myśl tutaj, no wcześniej to był ten lokal właśnie wyżej, od niedawna tutaj, dlatego jeszcze mamy małe problemy z prądem, ale możecie tu oczywiście przychodzić, spędzać czas, spotykać takie osobistości, pić kawę, herbatę i dobrze się bawić. My dzisiaj się spotykamy w ramach takiej akcji jak wolność czytania. No a w czytaniu najważniejsze jest słowo. Nie wszyscy tym słowem operują w formie pisanej, niektórzy tym słowem operują oczywiście mówiąc do nas w formie teledysków, przez utwory i tak dalej. No i właśnie przedstawiciel, legenda sceny hip-hopowej w Polsce, czyli Sebastian Zalbert Rakim jest z nami. To może tak brawa na początek. Dla jednych jest to Rakim z Paktofoniki, dla innych jest to Rakim, dla młodszych pewnie, jest to Rakim z Pocahontas, ale nie zapominajmy, że to też jest uznany artysta solowy, a także całkiem dobry biznesmen, no bo właściciel wytwórni Max Flow. No i kiedy przygotowywałem się do tego wywiadu, próbowałem to pożenić, czyli tą wolność czytania z hip-hopem. I zacząłem sobie przeglądać utwory. I tak zacząłem akurat od Habitatu, od tekstu Habitatu. No i tam było, że opiszę ci to tak jak Tolkien obrazem, na szczyty wtaczaliśmy głaz za głazem. I mówię, no super, wow, czyli to jest to, czego potrzebowaliśmy. Jest Tolkien, jest mitologia, no ale niestety w innych utworach już tych nawiązań było mniej. No to jak to jest? Czy hip-hopowcy raperzy korzystają z literatury, inspirują się nią? Tak. Po twoim takim wiesz, pięknym wstępie to myślę, że wszystko się w tych trzech literkach zajmuje. Natomiast polega to trochę na tym, że każdy czerpie z kąd bądź tak naprawdę. Nie ma ograniczeń w hip-hopie, zresztą w sztuce. No. Sztuka daje nam wolność, więc czerpiemy tam, gdzie akurat chcemy, skąd chcemy czerpać i wiesz, punkt zaczepienia jest wszędzie. Jedni szukają go w swoim otoczeniu, inni w filozofii, inni w literaturze, inni w sztuce. Wiesz, jakby w zasadzie no, wszystko może być inspiracją. Nie? Wiesz, my akurat w tym numerze faktycznie, no Focus tam użył akurat, że ono powiem ci to jak Andersen z Sensem, ja użyłem Tolkiena, swoją drogą potem za tym poszły jeszcze okładki w dwóch wersjach, które też miały motywy z tego, ale to wiesz, to jest interpretacja zaczerpnięta przez nas, potem nadana grafikowi i to stworzyło coś więcej, nie? Te cytaty pojawiły się też właśnie na wersjach płyty, wersja A i B. Tak je roboczo nazywaliśmy. No ale mówisz, że w innych numerach nie ma. To nie do końca prawda, bo są numery, w których używamy tego, wiesz. To my nie przekładamy bezpośrednio literatury na nasze kawałki. To nie na tym rzecz polega. Choć napisałem kiedyś taki utwór, gdzie wykorzystałem fragment Dziadów Mickiewicza. To był z mojej solowej akurat płyty, przypomnę sobie z numeru, znaczy tytuł, bo dawno go nie miałem na tapecie. I to był na przykład, znajoma zainspirowała mnie fragmentem z Dziadów, który trochę nawiązywał jakby do Kalibra, trochę do postaci Magika i tak dalej. I stwierdziłem, że bardzo fajnie jakby oddaję, spróbowałem go najpierw zarapować, a potem stwierdziłem, że napiszę jakby taki lustrzany tekst, tak samo poskładany, z podobnymi jakby rymami, ale swoją interpretację. No i tak w zasadzie jedna zwrotka jest Adama Mickiewicza, a druga jest moja. Właśnie tak jak powiedziałeś, czy inspiracja może być wszędzie, ale nie da się ukryć, że ogólnie w rapie tych nawiązań jednak do filmu, do seriali jest więcej, do memów, do sytuacji politycznych. Czy to nie jest takie pójście troszkę może na łatwiznę, bo może, być może, ja to tak strzelam, że bo nasz słuchacz może nie zrozumieć właśnie Dziadów, nie zrozumieć jakiejś twardej literatury, to pójdźmy jakimś serialem, który jest teraz modny. Wiesz, nie mogę też za wszystkich odpowiadać, ale na pewno to jest łatwiejsze droga, nie? Kiedy mówisz o tym, co jest akurat modne. Nie jest moda na jakieś hasło, na jakiś temat, na jakąś tam gierkę internetową, właśnie memy, coś tam, hashtagi, te rzeczy. I to wtedy się bardzo fajnie adoptuje, tylko to są rzeczy, które raczej nie przetrwają próby czasu. To nie jest coś, co za 10 lat dalej będzie uniwersalne. Wtedy to się powie, 10 lat temu były hashtagi i się ich używało, nie? Kiedy, wiesz, ja używając na przykład utworu Mickiewicza, to dzisiaj on będzie spoko, był 5 lat temu i będzie za 50 lat, dopóki Mickiewicz będzie uznawany za dobrego pisarza polskiego. Nie wiadomo, czemu czegoś nie przykleją za parę lat.
Właśnie, a te hasztagi, to nie jest tak, że to upraszcza w ogóle? Jakby schemat już nie tylko rapu, ale też samej komunikacji pomiędzy ludźmi, że my tutaj mówimy akurat o wolności czytania, o książkach, o właśnie takich czasami tomiskach, a tutaj upraszczamy wszystko do takiego hasztagu jednego słowa. Wiesz co, to jest sposób komunikacji, wydaje mi się, obecnego świata. Wiesz, to tak samo można by powiedzieć, kurczę, teraz kultura obrazkowa zamiast artykułów, nie? Kiedyś, wiesz, czytałeś gazetę, artykuł na 5 stron i powiedzieć, o fajnie, dzisiaj ludzie przeczytają lida, jak nie z clickbaitem, to w tym momencie nie wchodzą, nie? Albo przewijają obrazki, jak tylko te, które są bardziej chwytliwe, pozwalają mu się zatrzymać na sekundę, nie? Więc hashtag jest trochę odpowiednią słowną na tego typu pęd, nie? I wiesz, w moich początkach używaliśmy metafor, wiesz, używaliśmy jak coś tam, albo niczym coś tam, lub nie jak coś tam, lub niczym nie coś tam. Dzisiaj wszystko można zawrzeć właśnie poprzedzając tym znaczkiem hash i tak naprawdę, czy to jest spłycenie? Nie do końca, bo wydaje mi się, że jednak to powoduje, że słuchacz musi trochę uruchomić mózg, żeby poszukać, dlaczego ten hashtag, z czym on się wiąże. Wiadomo, że kiedy są tematy kodliwe, nie wiem, jest Breaking Bad i ktoś powie potem, że użyje jakiegoś hashtagu z tym związanego, no to czy tam, nie wiem, Grał Tron i powie Cersei, tak jak ja zresztą też użyłem na ostatniej płycie, no to wszyscy wiedzą, nie, o co chodzi. No ale są też rzeczy bardziej skomplikowane. Pojawiają się nazwiska, zjawiska, hasła, które nie są tak oczywiste i słuchacz musi użyć mózgu, albo nawet poszukać na Wikipedii, czy w encyklopedii, czy gdziekolwiek, żeby odnaleźć czym, co autor miał na myśli. Albo chociaż wejść na Rap Genius i tam. Albo tam, nie. No. A czy możesz się podzielić jakby swoimi spostrzeżeniami, czy można w ogóle powiedzieć, że którzy się raperzy właśnie używają bardziej literackiego języka, może bardziej nawiązują do literatury bardziej niż inni? Wiesz co, wszystkich nie znam raperów i nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, wiesz, o każdym, na pewno kogoś pominę. Z jednym z bardziej mi znanych tutaj osób to jest Łona, szczeciński raper, którego bardzo lubię i znam jego twórczość, dlatego wiem, że tego używa. Ale to też jest człowiek, który ma bardzo inteligentne teksty, jest prawnikiem z wykształcenia, więc on przerobił nie jeden tom i niekoniecznie bardzo przyjemny w życiu, więc on faktycznie używa rzeczy i często nawet mam tak, że słuchając jego to samo muszę sięgnąć do słownika, żeby sobie wyjaśnić pewne definicje czy pojęcia. Ale wiesz, no myślę, że tak naprawdę czerpie każdy coś tam, nie? Bo to bardzo często jest tak, że czytając jakąś książkę, jakiś artykuł, jakiegoś bloga, nie wiem, jakieś opowiadanie, cokolwiek, że znajdujemy tam, nie wiem, jakąś rodzynkę, nie wiem, myśl przewodnią, która powoduje, że potem staje się to inspiracją do napisania kawałka, refrenu, nie wiem, użycia w tekście czy coś tam jest. Mhm. A co Rakim czyta? Jak jest wolność czytania, to co Rakim? W czym się rozczytuje? Najwięcej ostatnio pochłonię książek z rozwoju osobistego. Jakoś ta tematyka najbardziej mi odpowiada ostatnimi czasy. I to jest taki mój numer jeden. A poza tym dla odmrużenia czytam biografię. A dla takiego totalnego odpłynięcia z tego świata gdzie indziej to fantazja. Poczytać, więc nie mam też bardzo dużo czasu na czytanie, więc to nie jest tak, że pochłaniam te książki od rana do nocy. Nie ukrywam, że też korzystam z dobrodziejstw, jakie dają nam teraz serwisy z audiobookami, bo to mi trochę ułatwia sprawę, szczególnie jak jadę ileś godzin busem, to nie jest najlepsza forma czytania. Niby z jednej strony siedzę parę godzin i mógłbym czytać nie wiadomo ile, a z drugiej strony cały czas mi z boku coś lata. I to dla błędnika nie jest korzystne, bo potem w dwóch godzinach robi się niedobrze człowiekowi i przynajmniej mnie. Więc staram się naprawiać właśnie audiobookami i to też jest fajne, bo jednak gdzieś tam z tymi książkami jestem. Wiadomo, zapamiętuję z tego mniej, bo jednak czytając więcej się utrwala, ale mimo wszystko fajnie, że jakby też są takie możliwości dzisiaj. Zastanawiam się, co jest ważniejsze w rapie, bo jednak można, nie wiem, freestylować,
bez jakiejkolwiek muzyki, czy z jakimś minimalnym podkładem, czyli wydawałoby się, że słowa, ale czy zdarza się tak, co powstaje wcześniej? Tekst do piosenki czy beat? Czy jest tak czasem, że producent przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, zrobiłem takie coś, słuchasz, mówisz, to jest dobre i pod to chcesz napisać tekst, czy to jednak ten tekst zawsze wygrywa? Raczej ta pierwsza forma, to jest tak 80-90%, bo jednak to pisze się pod beat, pod rytm, pod groove, pod klimat, pod nie wiem, melodykę tego beatu, nie? Się szuka flow i jak to zostanie tam włożone. Ale to nie jest 100%, jak wspomniałem, bo zdarzają się momenty, kiedy wpada w, nie wiem, jakieś fajne zdanie do głowy, albo wpada jakiś rym ciekawy, albo nawet nie wiem, kilka rymów na jakąś końcówkę, no to sobie zapisuję te rymy, nie mam jeszcze bitu, ale wiem, że te rymy na przykład fajnie ze sobą się posklejają. Czasem nawet poskładam sobie linijki, tak jakby do taktu, który mam już w głowie przez te wszystkie lata. No ale potem zazwyczaj dostaję muzę i muszę to zweryfikować, nie? Tam przyciągnąć, dołożyć sylab, ująć, dopisać się słowo, jakieś skrócić coś. Czyli wtedy z tego brudnopisu trzeba jeszcze pokreślić? Trzeba to szukać. Niestety jest tak, że ten taki, to taktowanie, które się ma w głowie, to ono nie do końca się zgadza często z tym bitem, bo jednak tutaj myśląc, to niby taktuję do rytmu, ale w myślach to te słowa są jakieś takie bardziej giętkie. A jak to jest, że macie z fokusem totalnie inne flow, a na jednym bicie się spotykacie i to gra? No wiesz, to już pomijając, że lata praktyki, dwa, że właśnie to, że różne płyty też się nie podoba ludziom, bo często jest tak, że płyty jakby solowe raperów, którzy od A do Z mają tylko swoje zwrotki, są często nudne, nie? I to nawet można być wirtuozem, nie wiem, typu Eminem, a i tak po prostu znudzisz się po iluś tam kawałkach, bo po prostu słuchasz cały czas jednego głosu, nie? Myślę, że bardzo często kawałki z gośćmi pokazują, że te inne spostrzeżenia, inny sposób wyłożenia treści, lepszy, gorszy, nieważne, ale to zawsze daje coś nowego, nie? I na naszej na przykład ostatniej płycie mamy trochę więcej gości niż zazwyczaj i co więcej mamy więcej gości spoza naszej tam ekipy w Maxflow. I to pokazuje, że bardzo dobrze to jakby zagrało, że każdy znalazł coś dla siebie tam. Ja nie mam takiej obawy czasem, że gość może zjeść całą piosenkę i was troszeczkę stłamsić? No teoretycznie zawsze jest taka obawa, bo zawsze ktoś może, wiesz, zrobić super siąść do bitu. Pewnie niejednokrotnie tak słuchacze nawet uważają, że ktoś tam zjadł kogoś, ale to nie ma znaczenia, wiesz, no dla nas jest jakby ważny ten proces twórczy, nie? To, że dodajemy na tych samych falach, że się rozumiemy, że znajdujemy język wspólny, wspólny temat, wspólny beat, że to się uda dogrywać, chociaż czasem się też nie udaje, bo przechodziliśmy takie sytuacje, że z kimś się dogadywaliśmy, nie ten beat, a nie ten temat, a nie coś tam, nie coś tam. Po iluś tam razach się po prostu jakby czuć, że to nie jest chemia do końca i nie ma sensu na siłę tego po prostu wtedy cisnąć, jakby odpuszczamy. Jak czujecie, że duży macie wpływ na no, przeważnie młodą publikę, no bo tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak rapu wciąż słuchają ludzie młodzi, chociaż z każdym rokiem ta granica się chyba też przesuwa wraz z waszym wiekiem, wraz z naszym wiekiem wszystkich słuchaczy. Ale jak czujecie, jak duży macie wpływ? Czy możecie wywierać na nich nie tyle może presję, ale co kreować ich zachowania? My jak my, no wiesz, my jesteśmy już 40-letnimi facetami, wiesz, no średnia wieku naszych słuchaczy rośnie razem z nami, nie? Skłamałbym mówiąc, że na nasze koncerty przychodzą nastolatkowie i super się bawią. To nie jest prawdą, oni się bawią na innych raperach, na swoich idolach teraz, którzy mówią bardziej aktualne rzeczy. My nagrywamy kawałek średniowieczy, który żadny 15-latek nie jest w stanie przełożyć na swoje życie. To nie o to, czy on zrozumie to, czy nie, bo on może zrozumieć to i powiedzieć fajny numer, ale to nie jest moje życie. On chce słuchać o imprezach, o chillowaniu, o, nie wiem, zdobywaniu pieniędzy od starych, wiesz, i tak dalej. No tak spłycam jakby, ale problemy nastolatka, no, no on chce tym żyć, nie? I o tym słuchać i z tym się identyfikować, nie?
nie tak daleko szukać, jak ja miałem 20 lat i słuchałem numeru 40-latek z filmu 40-latek, nie? No to wydawało mi się w ogóle, jaki ten człowiek jest stary, nie? W ogóle, wiesz. I mija 20 lat i ja jestem tak samo stary, a tak naprawdę się w ogóle nie czuję stary, nie? I co więcej, sam mam takie przemyślenie, żeby o tym napisać, nie? I zupełnie zmieniła się perspektywa. Natomiast doskonale pamiętam ten dzień, kiedy tak myślałem. I to nie jestem sam, bo gadałem z paroma osobami, które ten wiadomo numer znają ze swojej młodości i wszyscy mieli wrażenie, że to są mega starzy ludzie, ci 40-latkowie. A czy możecie ten wiek się słuchaczy wzrasta tak jak wasz wiek, ale z każdym rokiem, ale no, ci młodzi też was słuchają. Czy jesteście w stanie wywrzeć na nich taki jakby wykształcić w nich dobry nawyk czytania? Bo to czytanie w Polsce wiadomo jakie jest. Niektórzy nawet jednej książki w ręce w Polsce w ciągu roku nie mieli. Czy możecie jakoś ich zachęcić, nie wiem, może większą ilością nawiązań do literatury? Wiesz co, czy nawiązania do literatury by to spowodowało? Nie sądzę. Pewnie jakiś numer o czytaniu na jakąś tam grupę mógłby zadziałać. Tylko wiesz, ludzie trochę nie lubią słuchać tego, jak im się nakazuje coś, nie? Prędzej wiesz, dobrym byłoby zachęcić ich w jakiś inny sposób, nie? Jakiś taki ciekawszy, taki, żeby oni czuli, że to jest fajne. Wiesz, ja nie będę ukrywał, jak ja chodziłem do podstawówki czy szkoły średniej, to ja nie byłem fanem czytania i dla mnie największą zachwałą był przymus wałkowania wszystkich lektur, nie? Raczej to przechodziłem wszystko przez streszczenia i wiesz, jakoś sobie poradziłem z językiem polskim i radzę sobie do dziś, ale tak naprawdę dopiero w wieku 20 paru lat otworzyła się moja głowa na to, żeby czytać i co więcej, sięgnąłem po takie dzieła jak Zbrodnia i Kara czy Mistrz i Małgorzata i uważam, że to są genialne książki, ale kiedy dopiero byłem świadomy tego, co ja czytam, nie? W czasie, kiedy czytałem tą książkę, mając już 20 parę lat, rozmawiałem z młodszą koleżanką, która była akurat przed maturą i oni przerabiali to w trzeciej czy czwartej klasie liceum, nie pamiętam już. I mówi, że jedyne, co tam w klasie pamiętają, to jak koleś walnął siekierką babcie, nie? No tak, no to cała wiesz, głębia tej książki, nie? W wieku 20 paru lat zupełnie inne warstwy jakby widziałem w tej, ten motyw główny, ten wokół którego się wszystko rozgrywa, tak naprawdę to była taka szpileczka tylko, nie? Ale tam się nabudowało wiele różnych emocji, płaszczyzn, wiesz, przeżyć bohatera, nie? I tak dalej, więc wydaje mi się, że niektóre książki może są nawet za ciężkie. Powiem więcej, teraz sobie słucham, nie wiem, czy ktoś z was ma okazję słuchać Polimatów, tam jest ten taki program Radek Kotarski, dokładnie. I on tam czyta fragmenty nadniemne w ogóle, żeby pokazać, jaki to jest piękny, jakie piękne dzieło i faktycznie, jak on wyczytuje te zdania, z nich nigdy nic nie wiadomo, on się z tego trochę naśmiewa, ale ja jakby rozumiem koncepcję tą, bo ja nad Niemnem w ogóle nie pamiętam już, a wiem, że było lekko niedawno. I faktycznie, jak ja składam czasem zdanie wielokrotnie złożone, ale te poskładane tam, to jest po prostu, wiesz, wirtuozeria i pytanie, czy to jest dalej sztuka, czy też abstrakcja, nie? Trochę o to mi zagrawa. I pytanie, jeśli ja na przykład mając też 40 lat i dalej tego nie rozumiem, a nastolatek ma to przeczytać, przestudiować i wyciągnąć z tego wnioski, może mu się to nie udać. Czyli na każdą jakąś lekturę trzeba też dojrzeć, odpowiednio doświadczenia zdobyć. Wiesz co, ja zdefiniowałem swój problem nieczytania. Mój problem polegał na tym, że ja musiałem czytać i musiałem czytać rzeczy, które mnie nie interesowały. Jak, nie wiem, z biegiem tam lat techniku poznałem na przykład fantazję, to były pierwsze książki, które zacząłem czytać. I czytałem je od początku do końca. Nie czytałem lektur, a czytałem fantazję, które mnie interesowało. I wydaje mi się, że gdyby, wiesz, trochę program był dopasowany pod kątem takim, że oprócz, nie wiem, kanonu lektur, który trzeba, byłyby książki do dowolnej interpretacji, że ktoś mógłby przeczytać i potem o niej opowiedzieć, wypracowanie, napisać cokolwiek, byłoby to
lepszym, myślę, sposobem na zachęcenie ludzi do tego, że czytanie nie jest złe. Właśnie, to jest taki pierwszy nasz apel i mądrość płynąca z tej rozmowy, że czytanie nie jest złe. Gdyby ktoś jeszcze troszeczkę się pokłócił z literaturą, no to warto do niej jednak wrócić. A ja bym chciał wrócić do tego wątku, padło takie hasło właśnie, że młodzi wolą słuchać o imprezach, o chillowaniu itd. Czy to jest jakby diagnoza 2019? Bo mam wrażenie, że właśnie ci starsi raperzy, oni raczej był ten pierwszy, taka fala, że jesteśmy biedni, jesteśmy pomijani i się buntujemy. Potem taka ciągle ta pierwsza fala, która się bogaci, która zaczyna obnosić się złotem i tak dalej, bo Rickson i w ogóle. I potem już dojrzewacie, stajecie się stateczni bardziej i opowiadacie o życiu, o problemach, habitat, czyli jak wyrośliście właśnie, wyszliście na prostą. Czy z tymi młodymi też się tak myślisz stanie, czy... Bo ja jakby nie widzę, nie chcę powiedzieć, nie widzę inteligentnego rapu, ale no jednak przeważa impreza, takie chill wagony właśnie i tak dalej. No, myślę, że wiesz, to jest kwestia czasów i jakichś wartości, nie? No, a tak naprawdę ci raperzy trochę to kreują, nie? No, jeśli wiesz, w naszej śląskiej szkole rapu w tych czasach ważne było to, żeby wnieść coś nowego, żeby opowiedzieć o czymś, o czym jeszcze nikt nie opowiedział, żeby to miało drugie dno, żeby były metafory, żeby to miało głębie, żeby to było ciekawe, to jeśli takie najpopularniejsze zespoły tutaj to robiły, no to słuchacze też tego słuchały, nie? I to nie oznaczało, że nie było gangsta rapu wtedy. No byli kolesie, którzy opowiadali, jak biegają ze spływami, z czego się śmialiśmy, bo widzieliśmy, że to jest po prostu typowa imaginacja. Dzisiaj kolesie opowiadają o superfurach, dzikach, wiesz, kietach, które noszą na sobie. To też jest imaginacja. To są jakieś, nie wiem, wizualizacje tego, co może by chcieli w przyszłości mieć. I czy to jest gorsze? No to wiesz, ja uważam, że jeśli jakaś, nie wiem, dana muzyka, dany nurt ma swoich odbiorców, to znaczy, że to jest potrzebne. No. Wiesz, żyjemy w kraju disco polo tak naprawdę. To też nie jest głęboka muzyka, nie czarujmy się. Wiesz, ta muzyka dawno już wyprzedziła rocka i pop nawet i tak dalej. Wiesz, a jest to najprostsza muzyka. Ja z czasem, jak obserwuję rynek muzyczny, to dochodzę do wniosku, że ludziom nie chodzi za bardzo o głębie, nie? Że ludziom chodzi o to, że chcą się rozerwać. Muzyka to jest forma rozrywki, nie? To jest coś, żeby sobie właśnie pobujać się, potańczyć, nie wiem, potupać nóżką. Czy można im tego zabronić? Nie. No jeśli, wiesz, chcą to robić w taki sposób, no nie wiem, jeden chilluje przy jazzie, drugi przy klasyce, a trzeci przy disco polo. No i wiesz, coś, jak coś jest łatwiejsze, to ma większe grono odbiorców, tak jak rozmawiamy o rapie, no. Jak coś jest skomplikowane, głębsze, trzeba szukać sensu, szukać, czym jest ten hashtag, albo czym jest ta metafora, albo skąd jest ten cytat, no to na pewno to nie zaskarbi sobie takiego, wiesz, grona odbiorców, jak te rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne. Chciałem się zapytać, bo padło hasło Śląska Szkoła Rapu. Właśnie, czy ten rap tutaj na Śląsku, bo to już też dla mnie jako takiego fanatyka, miłośnika wszystkiego, co związane ze Śląskiem, czy coś takiego właśnie w ogóle istnieje? Czym się ta Śląska Szkoła, jeśli istnieje, czym się różni? Czy różniła się kiedyś bardziej niż teraz? Też to po części odpowiedziałem na to pytanie w swojej wypowiedzi, bo... Dobra, inaczej. Czy one istnieją? Wydaje mi się, że nie. Że raczej już młodzi szukają standardów za oceanem teraz niż u kolegów tutaj regionalnie. Regionalizm trochę w ogóle się zatracił. Teraz już nie ma takiego podziału, a ten stamtąd, a tamto jest stamtąd. Kiedyś to tak było odczuwalne, że były style i było czuć, że tu Warszawa, tu Poznań, tu Kraków, tu Szczecin, coś tam. Teraz to się zaciera, bo wszyscy kopiują za oceanu schematy, więc trochę nie wiadomo skąd jest, nie? Taki, nie wiem, Kogu na Fide, który jest z Ciechocinka, nigdy byś nie pomyślał. Jakbym cię teraz nie powiedział, to znaczy ty może wiesz akurat, ale podejrzewam, że większość osób słuchając jego muzyki nie byłaby w stanie go umiejscowić nigdzie. Bo ani gwarat, ani ten, a muzyka, którą nie wiadomo, taka nowoczesna, nie? I ten. Także to wychodzi poza schematy, nie? To
Śląska Szkoła Rapu też nie oznaczała tego, że my nabijaliśmy gwarą, bo to nie na tym rzecz polegało. My właśnie, tak jak powiedziałem, dbaliśmy o ten indywidualizm, o własny styl, o to, żeby coś wnieść tym tekstem, nie? Żeby mówić prawdę, żeby nie imaginować rzeczy, które nie istnieją. Nie mówiliśmy o rzeczach, których nie przeżyliśmy, tylko musiało być wszystko jeden do jeden. Nie? Już nawet pisanie o kimś, że ktoś coś przeżył, jako w pierwszej osobie, to nie było do końca fajne. To już trzeba było wtedy powiedzieć, że on, opowiadanie o kimś zrobić, nie? Storytelling, ale nie w pierwszej osobie. No więc dbaliśmy o ten autentyzm i to było takie bardzo specyficzne. No i jeszcze te nasze zawodzenia, takie, jak to w Warszawie nas nazywali wejcami, nie? To też jest takie było dla nas charakterystyczne, że w innych częściach kraju rapowano krótko, raczej krótko były wypowiadane słowa i szybko była stawiana kropka na końcu zdania, to u nas raczej to się ciągnęło zawsze gdzieś tam w przestrzeni. To tak, powiedziałem też, że Rahim to jest dobry biznesmen, no i oczywiście chodziło mi o wytwórnię. Rynek wydawniczy, jeśli chodzi o książki, to wszyscy chyba wiemy i to nie jest tajemnicą, jest rynkiem trudnym, a jak jest z rynkiem muzycznym? Wiesz co, jest bardzo podobnie tak naprawdę. Książki, wiadomo, że książek jest dużo, tylko te najbardziej chodliwe tytuły się sprzedają. Mieliśmy okazję tego doświadczyć, wydając scenariusz do filmu Jesteś Bogiem, który był bestsellerem w tamtym czasie. I wiesz, jak na coś jest popyt, no to wiesz, to ludzie to biorą wtedy, nie? I czy to jest książka, czy to jest gazeta, czy to jest, nie wiem, biletyn, czy e-book, whatever, nie? Cokolwiek byś nie dał, jest to chodliwy temat, to po prostu przyjmą w każdej formie. Z muzyką tak samo jest dokładnie. Jak artysta jest na topie, ma hype tak zwany, czyli tą swoją popularność jest wśród społeczności internetowej, wtedy ma wyświetlenia, wtedy sprzedaje płyty, wtedy gra koncerty itd., itd., nie? I im ten poziom popularności jest wyższy, tym te liczby są wyższe. Nie? Chociaż wiadomo, tam też są jakieś przekonania z liczbami, ale to nie w tym rzecz. No generalnie to w miarę idzie w parze. I to, że wychodzi, nie wiem ile rocznie płyt rapowych, ale na pewno w setkach, może nawet w tysiącach, nie wiem, bo biorąc pod uwagę jeszcze nielegalne itd., a na pewno już w dziesiątkach tysięcy wychodzi singli rapowych rocznie, to żaden fan rapu nie jest w stanie tego udźwignąć. Nie? Po prostu musi się na coś zdecydować, bo nie starczyłoby mu doby, żeby to wszystko sprawdzić, przesłuchać, wiesz, przeanalizować, a jeszcze daj Boże, żeby przesłuchać, nie wiem, jakiś album kilka razy. No właśnie, a z tych liczb, które idą w górę, no ja pewnie jakby to, na czym zarabiacie pieniądze, no bo to nas też motywuje do pracy, bo każdy musi coś do garnka włożyć i tak dalej, i tak dalej. Ale najbardziej satysfakcjonujące są liczby w internecie, liczby fanów na koncertach, sprzedane płyty. To pytanie. Tak. Nie, znak zapytania na końcu. Wiesz co, dla mnie największym odzwierciedleniem tego, że to, co robię, ma sens i że warto, to jest to, jak ktoś do mnie potrafi podejść, powiedzieć, że nie wiem, moja muzyka pomogła mu w ciężkich chwilach, albo nie wiem, dała mu jakiś drogowskaz, albo że identyfikuje się z tym, co ja mówię, albo że nie wiem, z tym tematem przeżył podobnie, albo miałem taką bardzo fajną sytuację, kiedyś napisała do mnie dziewczyna, chwilę po wydaniu mojej solowej płyty, tam miałem taki numer Sekunda, nie, który tutaj nie wiem, może przedstawię w skrócie, że tam był taki refren, że na szczęście napięcie wiruje znakomicie, a na prostej potkniesz się o muldę, na szczęście pracujesz całe życie, a na nieszczęście sekundę. No i numer traktował generalnie o w skrócie, żeby tak spłycić, ale wytłumaczyć, sparafrazować, o wypadku samochodowym przez brawurę spowodowanym i ludzie, którzy po prostu stracili życie. Jest to częściowo na bazie jakichś tam doświadczeń, częściowo na bazie opowiadań, które znamy, albo rzeczy nawet wypadków, które widzieliśmy na trasie, kiedy jeździliśmy na koncerty. Czyli tak złożyłem to do kupy, okazało się, że bardzo ten singiel się spodobał wszystkim. I kiedyś napisała do mnie dziewczyna, że miała kolegę, z którym jeździła do pracy i ona, ten kolega za kierownicą i chyba jeszcze jedna czy dwie koleżanki. I kolega
po prostu typowy pirat drogowy. I w żaden sposób nie były w stanie go przekonać, żeby zwolnił, żeby jeździł poprawnie i tak dalej. Koleś miał to po prostu za nic, mówi, że niejednokrotnie śmierć w oczach. Kiedyś wziąłem moją płytę w ogóle do auta, puściła to i kiedy koleś przesłał sekundy, to mówi, że od następnego dnia po prostu nie ten człowiek, nie? I napisała do mnie wiadomość tego maila wtedy, podziękować mi, bo czuję, że ocaliłem mi życie, nie? Mówi, że nic się na szczęście nie stało, ale mówi, że każdego dnia po prostu modliła się, żeby dojechać cała do domu. Mówi, że od tego czasu koleś po prostu nawrócony zrozumiał i zaczął jeździć jakby, wiesz, tak jak należy. I no to jest dla mnie właśnie taki jeden z motywów, nie? Wiadomo, tych sytuacji jest gro i co koncert w zasadzie pojawia się, ktoś kto podejdzie po koncercie, powie, stary, słuchaj, no twoja muza jest dla mnie ważna i to ma sens, nie? I dla mnie to znowu ważniejsze zdanie nawet takiej jednostki niż, wiesz, 10 tysięcy ludzi przed sceną, która bezmyślnie po prostu powtarza wersety z mojego kawałka tylko dlatego, że on jest akurat popularny, bo jest na topie i dzisiaj jestem, a jutro mnie nie będzie. Czyli muzyka może zmieniać życia. Myślimy też, że na pewno i literatura też tak może, bo po to właśnie tworzymy zresztą niewolność czytania. Jak stoimy z czasem? Za 15. No to ja proponowałbym wykorzystać to, że mamy tutaj Rahima i tak zwane pytania z publiki. Czy... Przypomniałem, że się spóźniłem, także mam. Jasne. Więc no to możecie się rozwinąć w pytaniach z publiki. Czy ktoś chciałby o coś zapytać przy okazji? Chciałbym mi powiedzieć na ucho, a ja powiem na głos. Ja bym się chciała na przykład zapytać o twój system pracy, o to jak piszesz, czy, bo wiadomo, że jedną rzeczą jest wena, która może przyjść, a może nie przyjść, a drugą rzeczą jest po prostu praca, tak, że siadasz, piszesz, tak, no nie ukrywam, że trzeba też czasami sobie jakieś ramy narzucić, bo inaczej można wtedy w nieskończoność na tą wenę czekać. I jak ty ten balans odnajdujesz w swojej pracy, w swojej codzienności? I w takiej pewnie też wolności twojego życia, że nie musisz być gdzieś na etacie, tylko sam sobie gdzieś to musisz ułożyć. No właśnie tutaj jest mały szkopuł, że niby nie jestem nigdzie u nikogo na etacie, ale u siebie, bo tak jak tutaj wspomniał kolega, prowadzę wytwórnię, więc poświęcam, no chodzę do pracy po prostu każdego dnia, od poniedziałku do piątku, weekendy jeżdżę na koncerty. I teoretycznie mogę sobie każdego dnia wstać rano i powiedzieć, dzisiaj nie idę, będę pisał, mogę to robić. Natomiast zazwyczaj jak wstaję, to już myślę, że dzisiaj muszę zrobić to i zapominam o tym. Jak wracam z pracy, już mi się nie chce pisać, bo już jestem przewałkowany, pracuję umysłowo, więc jestem zmęczony najczęściej i mi się nie chce. Największą wenę łapię zazwyczaj na wyjazdach, kiedy jestem w jakichś pięknych okolicznościach przyrody. Nie mam nic na głowie, nigdzie nie muszę biec, pędzić, nikt do mnie nie dzwoni, nie mam internetu, wtedy najchętniej piszę. I często robiliśmy taki zabieg właśnie z Focusem przy ostatnich płytach, że przy każdej płycie w zasadzie, oprócz tej najnowszej, wyjeżdżaliśmy na jakiś tam czas właśnie w jakąś głuszę, ciszę pisać. To nam bardzo pomagało, taki tydzień tutaj, tydzień tam i zazwyczaj już pół płyty mieliśmy napisane i potem to już idzie, jak się już wbije w taki rytm pisania, to już potem to idzie. Najgorzej zawsze rozpocząć, najgorzej jak się wyda płytę, to zawsze jest taki, a muszę coś pisać, potem chwilę odpoczynku, potem koncerty, coś tam, a nagle miał półtora roku, o kurde, trzeba płytę zrobić, nie? No więc to jest zawsze taki moment, taki dzwonek alarmowy. Natomiast słyszałem tylko o ludziach znanych, nie wiem, typu Ennio Morricone, który wiadomo stworzył wiele dział takich wiekopomnych, ale to jest człowiek, który dziennie o 5 rano wstaje, coś tam uprawia jakieś sobie ćwiczenia, potem zjada z żoną śniadanie i potem od tam 7 czy któreś siedzi ileś godzin dziennie i komponuje, nie? Myślę, że gdybym taki miał rytm pracy albo taki, można powiedzieć, trochę kierat nałożony na siebie, to podejrzewam, że nie miałbym dzisiaj kilkunastu płyt, tylko kilkadziesiąt na swojej półce, bo robiłbym to częściej, nie? A może też z drugiej strony byłaby większa selekcja tego, co robię, nie wiem. Uważam, że jestem i tak za mało zdyscyplinowany, choć moi bliscy mówią, że dużo robię,
Ale jak tak słucham jakiś, albo czytam o zarządzaniu czasem, to wydaje mi się, że cały czas zarządzam go źle i przekierowuję nie tam uwagę, gdzie powinienem. Ale może się nauczę. Dorastam, więc jeszcze mam czas. Wszystko przed nami. Mogę zadać pytanie? Oczywiście. Czy raper z takim doświadczeniem jak z twoim, tak doświadczony, jest w stanie wymyślić jakiś tekst na poczekaniu i po prostu go zafreestylować? Tak od razu. I tak, i nie. W sensie mogę, ale to też trochę polega na praktykowaniu. Freestyle to... wiadomo, ja to mogę zrobić, a to będzie proste i nie będzie to super dobre. Jeśli w czasach właśnie tam młodzieńczych dużo freestyle'owaliśmy z kolegami, więc trochę mózg działa w ten sposób, bo ja na przykład jak siedzę, nie wiem, piszę tekst, tak siedzę x godzin i wymyślam te rymy i cały czas mój mózg jest tak jakby na takim trybie właśnie rymotwórczym, to wtedy nawet odkładam, już kończę z tekstem, a dalej te rymy mi przychodzą do głowy. Trochę to na tym polega, nie? Jak jest freestyle'owiec, to zazwyczaj też są młodzi ludzie, którzy bujają się z ziomkami, oni rapują dziennie. Oni rapują dziennie po, nie wiem, godzinę, dwie, trzy i to automatycznie po prostu mózg działa. Bardzo szybko synapsy się łączą i bardzo szybko się generują dużo lepsze skojarzenia, dużo błyskotliwsze myśli, metafory, niż ja bym teraz zrobił tak, wiesz, znikąd. Zapraszamy do jeszcze kolejnych pytań. To jeszcze mam jedno pytanko, bo mówiłeś o tym, że w swoich tekstach stawiasz na autentyzm i na mówieniu o tym, co sam przeżywasz. I czy twoje życie, takie prywatne, o ile w ogóle mogę zapytać, no właśnie. Czy ono ci dostarcza tylu tematów teraz, jak wiemy, masz taki poukładany też trochę tryb życia, że właśnie masz pracę, musisz być odpowiedzialny i tak może gdzieś tam w jakąś się też rutynę wpada. Czy to twoje obecne życie 40-latka dostarcza ci na tyle interesujących tematów, żeby o nich pisać? I czy czasem nawet, nie wiem, może prowokujesz rzeczywistość, żeby coś przeżyć, czego byś normalnie nie przeżył, tylko to prowokujesz, żeby, nie wiem, o tym na przykład napisać? Wiesz co, stąd właśnie moje zamiłowanie do książek, nie? I do, tak jak wspomniałem, też audiobooków, które mi trochę przyspieszają proces przyswajania. Ja cały czas szukam nowej wiedzy, stąd te w ogóle tematyka autorozwojowa, bo mnie to fascynuje i chociaż po przestudiowaniu iluś tam pozycji książkowych, to mam wrażenie, że czytam to samo, tylko w innej konfiguracji, innymi słowy podane. Natomiast ja szukam inspiracji wszędzie, nie? Bo to trochę działa na zasadzie takiego błysku, nie? Że tu wiesz, czytam fajne zdanie, potem się, wiesz, czytając książkę, wyłowię jedno zdanie i zostaję przy tym zdaniu i siedzę i rozkminiam to zdanie, bo kurczę, tu taki temat, tu to. I to mi się gdzieś tam zaczyna w głowie budować, nie? Jeśli czuję, że jest to na tyle ciekawe, żeby o tym opowiedzieć, to idę w to dalej. Czasem to jest tylko sformułowanie, które użyję w tekście jako, nie wiem, motto, wers, przesłanie, skwitowanie, różnie. Ale to nie jest jedyne, co się dzieje. Czasem są sytuacje, które przeżyję, czasem ktoś powie jakieś słowo, wiesz, i ja to wtedy wychwytuję, mam tak mózg trochę na takim cały czas stand-by włączony, że niby tutaj sobie coś robię, ale cały czas jestem czujny, nie? Że staram się, żeby nic nie umykało mojej uwadze. Jeśli się coś fajnego jeśli coś fajnego gdzieś tam zaskoczy, to zaraz to adoptuję, żeby to wziąć, przełożyć potem na muzykę. Nie wiem, może zaprosimy. Jeszcze. Otwarte dzisiaj. Tak, ale mam nadzieję, jak wchodzicie, to też się spodziewa. Zupełnie to nieźle. Takie pytanie. Załóżmy, że rap im się kończy. Mm-hmm. I co w takiej sytuacji? Szukasz jakiegoś może alterego, żeby dalej zostać w tym, co robisz? Może jakiś inny sposób dalej operowania słowem? Czy skupiasz się jednak później tylko na pracy w wytwórni, na prowadzeniu biznesu? Wiesz co, myślę, że jeśli zdecyduję się skończyć z muzyką, to raczej
Myślę, że to będzie definitywne. W sensie, że jeśli stwierdzę, że chciałbym co innego robić, to odetnę w ogóle się z tego tematu, nie? To będzie to. Znaczy nie mówię, że nie będę słuchał muzyki, ale że nie będę się tym zajmował po prostu, nie? Zostawię to innym i podejrzewam, że znajdę sobie inne zajęcie zupełnie. Od paru lat pasjonują mnie podróże i myślę, jak mógłbym podróżować więcej i zajmować się tym, bo to mnie kręci równie mocno jak tworzenie muzy, a z racji tego, że w muzie już bardzo dużo osiągnąłem i bardzo dużo przeżyłem, a w podróżach dopiero mam 30 krajów na swoim koncie, to jest to wyzwanie dalej i wydaje mi się to nawet wiesz, ciekawsze i jestem bardziej głodny tego właśnie drugiego kierunku. Jest jakaś sytuacja, którą pamiętasz najbardziej ze swoich faz koncertowych? Taka, która cię zapodobała? Wiesz co, tego jest, było tyle, chyba więcej, że zapomniałem niż przeżyłem. Nie mam takiej jednej. Wiesz, jak podejrzewam, byśmy zaczęli rozmowę na temat koncertów i jakichś tam anegdot, to by mi zaraz przychodziło do głowy. Nie, w tym momencie nie mam nic takiego już w rękawie przygotowanego. Czy tu stawiamy kropkę i rozchodzimy się do domów czytać jakieś fajne książki? Żeby cały czas czytać. Przynajmniej udajemy, bo tak się nazywa nasza wolność czytania. Chcemy, żeby to była taka akcja, która naprawdę nas wszystkich